gratulacje. Te dwa skoki chyba były bardzo dobre w twoim wykonaniu. Znaczy może nie jakieś bardzo dobre, ale by na tą chwilę były dobre i najważniejsze, że były takie jak na treningach. Czyli była ta powtarzalność, to jest najważniejsze. A powiedz mi, co się tam stało podczas settinga Wiszy? Te skoki były nieco słabsze. To znaczy, tam generalnie były tylko dwa skoki, trening i kwalifikacje. No, nie wyszły te skoki, też nie ma co ukrywać. Ale tak jak trener mówił, to teraz nie jest najważniejsze dla mnie jakby nie wiem, wyniki. Tylko ciężka praca i poprawa. A jak ci się podobają treningi u Stefana Hongehera? To bardzo fajnie. No. Treningi są takie bardzo dokładne i widać, że przynoszą efekty. A nad czym teraz pracujesz na skoczni? Nad wszystkim można powiedzieć. Nad pozycją, nad odbiciem, nad lotem. Także nie ma tutaj jakiegoś jednego elementu. Może nie wszystko wygląda jakoś źle, ale trzeba cały czas poprawiać, kontrolować. Jakie są najbliższe twoje plany startowe? No szczerze mówiąc nie wiem. Będziemy mieć jeszcze teraz zgrupowanie niedługo. No i wtedy będę wiedział, co dalej. A jest prawdopodobieństwo, że zobaczymy cię podczas Training Campi w Hakubie? No ciężko mi powiedzieć, ale nie mówię, że nie. Jest prawdopodobieństwo, także, ale tak jak mówię, no nie znam planów trenera. Dobra, to dzięki.